Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Mateusz Bartoszewicz. Będę miał niewątpliwą przyjemność poprowadzić godzinną debatę, dyskusję pomiędzy panem profesorem Mirosławem Matyją i doktorem Mateuszem Radejewskim. Wielkie brawa dla naszych dyskutantów. Okay. Możemy zacząć. Kwestia referendalna jest takim tematem, który szczególnie w kontekście tych wyborów, ale też tych referendów, które w Polsce do tej pory się odbyły, jest tematem bardzo ważkim i istotnym. Nie było ich ogromnej liczby, ogromnej ilości, natomiast warto na ten temat dyskutować. Z ogromną uwagą wysłuchałem wykład pana profesora. Myślę, że szczególnie te kwestie kryzysu demokracji, które wskazują na bardzo wiele problemów i na to, czy właśnie demokracja bezpośrednia może być szansą, czy pewnego rodzaju rozwiązaniem, czy takim panaceum wobec sytuacji, w której jesteśmy demokratycznej, takiej kryzysowej, czy to faktycznie jest rozwiązanie. Nasza debata będzie miała tytuł Demokracja bezpośrednia, czy i jak ją wzmocnić, tak? Czyli właściwie zadajemy pytanie, czy wzmacniamy ją i jak ją wzmacniamy pod tym względem. Zanim zadam pierwsze pytanie panu profesorowi, dosłownie jedno, dwa zdania na temat tego kryzysu. Ja w swojej praktyce takiej badawczej przez kilka lat miałem do czynienia badać mechanizmy propagandy politycznej w polskim dyskursie medialnym, ale nie tylko. I jakby ten kryzys demokracji pod wieloma względami, który teraz przybrał na sile przy tej kampanii wyborczej, był no, ogromnym problemem i to jest jakby dla mnie jeden z głównych elementów kryzysowych. Do tego oczywiście jest kwestia instytucji, swego rodzaju oligarchizacji sprawowania władzy, to o czym pan profesor tutaj jak najbardziej powiedział. Nawet wynotowałem sobie taki bardzo ciekawy właśnie element, że mamy do czynienia z tymi takimi trzema cechami, które definiują nam demokrację. Równość, sprawiedliwość, wolność. No dzisiaj przede wszystkim o tą wolność idzie gra, bo o równości, o sprawiedliwości pod wieloma względami, jeśli chodzi o dzisiejsze poliarchie, tak? No ciężko tutaj mówić. To jednak chcielibyśmy, żeby ten obywatel był wciągany. Nie mamy z tym pod wieloma względami do czynienia. Myślę, że tutaj podzielałbym pod wieloma względami podejście pana profesora. Natomiast ten element PR-owy, to czy powiedziałem na początku o propagandzie właśnie, to znaczy, że styl uprawiania polityki staje się niejednokrotnie ważniejszy niż jej treść. To jest ogromny problem, który myślę, od niego warto zacząć. I tutaj pierwsze swoje pytanie chciałbym skierować do pana profesora. Czy demokracja bezpośrednia jest, albo czy może być taką odpowiedzią właśnie na kryzys demokracji, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Szczególnie w kontekście tego kryzysu, który paradoksalnie no, przychodzi do nas z Zachodu, takiego upragnionego przez bardzo wiele lat. Szczególnie tutaj, tak jak pani wcześniej powiedziała w dyskusji odnośnie działalności Solidarności, ten Zachód był stawiany za wzór pod wieloma względami, a ten kryzys w dużej mierze przychodzi właśnie z Zachodu dzisiaj. No, ten kryzys, dziękuję za pytanie, ten kryzys przychodzi rzeczywiście z Zachodu, dlatego że i demokracje te parlamentarne, parlamentarno-elitarne, one najpierw pojawiły się, powstały na Zachodzie, one się w tej chwili przeżywają, one się dezawuują. Ja już tutaj mówiłem o problemie globalizacji, jaki wpływ ma globalizacja na kryzys. Na kryzys demokracji parlamentarnych i w tej chwili wytwarza się pewnego rodzaju luka i tą lukę trzeba wypełnić. I my tutaj, nie tylko my, szukamy możliwości i według nas, według mnie, według wielu innych ludzi ta demokracja bezpośrednia jest właściwie tą możliwością wypełnienia tej luki. Ale właściwie te koncepcje pojawiają się również w innych krajach, na przykład we Włoszech. W Niemczech się mówi coraz więcej na ten temat, w Austrii się mówi też coraz więcej na ten temat. Ciekawe jest to, czy mało kto wie, że jak prezydent Zeleński na Ukrainie doszedł do władzy, to jeszcze w ogóle nie było mowy o wojnie, to mówił tylko demokracja bezpośrednia, ja wprowadzę demokrację bezpośrednią i tak dalej. Także to się pojawia co jakiś czas, ale dynamika tego pojawienia się tej idei demokracji bezpośredniej jako wypełnienia tej luki niezadowolenia, ona została wzmocniona, spotęgowała się w ciągu ostatnich lat. I tutaj to jest bardzo ciekawe, że my w Polsce mówimy dużo na ten temat, mamy pewne słabe zapisy konstytucyjne i ustawowe na ten temat,
I to jest właśnie ciekawe, ja teraz może trochę wyolbrzymię to, co powiem, ale być może bylibyśmy znowu pionierami czegoś i mogłaby nastąpić powtórka Solidarności, kto wie? Absolutnie, jedyny kraj, z którego ma wyjść iskierka. I to by było ciekawe, bo w porównaniu z innymi krajami, to my naprawdę bardzo tutaj w porównaniu z innymi krajami mówimy dość sporo na temat tej demokracji bezpośredniej i miejmy nadzieję, że byłaby to szansa. Tylko ja chciałem jeszcze na jedną kwestię zwrócić uwagę. Ta funkcjonalność demokracji parlamentarnych, ona staje coraz bardziej pod znakiem zapytania. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony mamy kwestię populizmu w Europie. Partie populistyczne istnieją we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. W niektórych krajach są to partie rządzące. Nie chcę tutaj wymieniać, to właściwie nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że ten populizm, co jest istotne, odsięga do opinii ludu. Cechą populizmu jest to, że jest odwołanie się do ludu. To, co jest my, jako przywódcy pewnych partii politycznych, na przykład Fidesz na Węgrzech, my wiemy najlepiej, co jest potrzebne ludowi i tak dalej. Czyli to następuje to odwoływanie się do ludu, do narodu bez możliwości oddania władzy, tak zwanej władzy, możliwości współrządzenia temu narodowi. I tutaj istotne jest, aby nie mieszać tej kwestii demokracji bezpośredniej z populizmem, bo odwoływanie się do woli narodu, to jeszcze nie jest demokracja bezpośrednia i na to trzeba zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. To faktycznie moglibyśmy spojrzeć w taki sposób, że takie kontinuum nam wychodzi. To znaczy mamy kryzys demokracji, pewnego rodzaju odpowiedzią jest populizm i tak mi przyszło właśnie do głowy tutaj, panie doktorze, to samo pytanie, ale z takim uzupełnieniem, z taką jeszcze wisienką na początek, może nie na torcie, to dopiero pod koniec będzie wisienka na torcie, ale w kontekście tego pierwszego pytania, czy właśnie w tym kontinuum, jako reakcja na populizm odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, jeśli w danym jakby państwie, systemie funkcjonuje, czy właśnie demokracja albo elementy demokracji bezpośredniej mogą być takim elementem pozytywnym, takim łagodzącym potencjalne skutki populizmu albo polityki, która przez populistów może być wykorzystywana. Szanowni Państwo, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na debatę. Ja jestem naukowcem, który zajmuje się prawem konstytucyjnym i moja specjalizacja jest tak zwana dogmatyka prawa konstytucyjnego. Ta nazwa nie jest przypadkowa, tak? Bo ona się odwołuje do tego, że to, co jest w konstytucji, to, co jest prawem konstytucyjnym, jest takim dogmatem, który badamy, tak? Te wszystkie logiczne zależności między tymi przepisami i tak dalej. Stąd pewnie moja perspektywa na różne kwestie może być trochę inna, bardziej formalistyczna, czasami trochę bardziej pesymistyczna, tak? Bo na przykład, żeby wprowadzić mechanizmy demokracji bezpośredniej, trzeba zmienić konstytucję. Czyli trzeba znaleźć najpierw 2/3 posłów w Sejmie, którzy to poprą. Tak? 2/3, nie większość zwykła, tylko 2/3. Więc jakby wychodząc od tego już, można powiedzieć, trochę można pesymistycznie spojrzeć, ale z drugiej strony, jak tutaj słucham, to wychodzi na to, że praca u podstaw może się kiedyś to w końcu uda. Natomiast przechodząc już do tego, tak, wydaje mi się, że trzeba by było może zacząć tak zdefiniować sobie, czym ten populizm jest, tak? Tak jak tu pan profesor zauważył, że populizm jest to pewne to odwoływanie się przez te partie do ogółu społeczeństwa, do jakby jego woli, ale to niekoniecznie musi być jeszcze demokracja bezpośrednia. Natomiast populizm nam się często kojarzy pejoratywnie, tak? To znaczy jest to pewne wykorzystywanie nastrojów społecznych, manipulowanie i tak dalej. I tutaj oczywiście wydaje mi się, że pewne mechanizmy demokracji bezpośredniej nadal mogą być na to podatne, tak? To trzeba sobie zdać sprawę, że na przykład gdy my zrobimy po prostu referendum, to ono może być podatne na pewne wypaczenia. Ono musi być obudowane uczciwą kampanią referendalną, tak? Gdzie społeczeństwo pozna argumenty za i przeciw i dopiero pójdzie głosować. Więc ten kontekst tych wszystkich instytucji jest bardzo ważny. Ja sobie tak pomyślałem, na przykład gdybyśmy teraz mieli dostać referendum w sprawie, nie wiem, czy jesteś za kontynuacją budowania centralnego portu komunikacyjnego. Poszło, podejrzewam, duża część społeczeństwa, ale 80% by nie wiedziało, nad czym głosuje tak naprawdę, bo nie ma tej dostatecznej wiedzy. Przynajmniej bez tej kampanii, tak? Ja już pomijam, że widziałem ostatnio badania,
których wynikało, że poparcie dla tego projektu, który jest projektem infrastrukturalnym, jest ściśle skorelowane z poparciem politycznym, tak? To znaczy wyborcy tam Prawa i Sprawiedliwości w 80% popierają, wyborcy koalicji w 80% nie popierają, tak? No to jest niemożliwe, żeby od poglądów politycznych takich stricte to zależało, więc warto o tym pamiętać. My może jeszcze wrócimy potem do tego wątku, natomiast no, trzeba pamiętać, że te pewne instytucje demokracji bezpośredniej, które także dzisiaj mamy w naszej konstytucji, to referendum i tak dalej, ono może też być wypaczone, właśnie służyć do jakiejś tam kampanii partyjnej czasami. Tu absolutnie nie będę, no chociaż można by było iść przykłady, nie chcę na razie przynajmniej poruszać tego ostatniego referendum, ale zobaczmy, że to referendum, nie wiem czy Państwo jeszcze pamiętacie, ja byłem, uczestniczyłem w tym referendum, 2015 rok. Bolesław Komorowski ustępuje, przegrywając pierwszą turę wyborów, wpada na pomysł, że zorganizuje referendum i potem chyba poszło do urn chyba 8% społeczeństwa czy ileś, tak? No to pokazało, że pomysł był taki ad hoc, trochę partyjny może, znaczy polityczny, może nie tyle partyjny, co polityczny, bo miał w ten sposób prezydent Komorowski wtedy przekonać do siebie jakąś tam część wyborców Pawła Kukiza. To się nie sprawdziło, ale jednocześnie też, można powiedzieć, osłabiło trochę ideę referendum, tak? No bo jednak poszło ono słabo i tak dalej. Pytanie, co by było, gdybyśmy nie mieli tego progu, tak? To jest bardzo ważne pytanie. Bo wtedy nikt by nie mógł zignorować, tak jak wtedy zignorowano to referendum, trochę środowiska polityczne uznały je za nieistotne, wtedy nie mogliby go zignorować, bo nawet jakby poszło 5% i by uchwaliło jednomandatowe okręgi, to trzeba by było je wprowadzić. I tak myślę, że taka jest moja odpowiedź na ten moment. Mhm. Bardzo dziękuję panie doktorze. Poruszył pan doktor temat tego referendum z 2015 roku. Ja wtedy miałem okazję, akurat pewna reminiscencja taka mi przyszła do głowy, bo ja wtedy byłem w komisji właśnie referendalnej, w sensie wyborczej. I uczestniczyłem jakby no, w ramach tych prac nad referendum i w ramach obsługi referendum. No to faktycznie niejednokrotnie było sytuacje, że osoby nawet już na szkoleniach gdzieś zwracały uwagę, gdzieś anonimizując oczywiście kwestię, że mimo, że są w komisji i pracują przy tym, nie wezmą udziału w tym referendum. Taki paradoks, nie? Który zachodzi ze względu na próg referendalny, który ma miejsce, prawda? To też jest ciekawy element. I druga kwestia, zanim oddam głos panu profesorowi już z nieco innym tematem, to jest ten pakietowy charakter polityków na polskim rynku politycznym. To znaczy, że nie mamy innego wyjścia, trzeba przyjąć swego rodzaju pewien pakiet w większości przypadków. Jeżeli ktoś ma podejście bardziej analityczne, to może nieco niuansować, natomiast w większości przypadków nawet udział w referendum, prawda, chociażby tym ostatnim, może być takim elementem no pewnej deklaracji politycznej nawet, nie? Która ma miejsce, bardziej bądź mniej świadomej, bardziej bądź mniej jawnej, tak? Ale gdzieś to może mieć, ze względu właśnie na próg referendalny, może mieć to miejsce. Moje drugie pytanie do pana profesora dotyczy no właśnie tego, o czym już w znacznej mierze była mowa, tak? To znaczy wniosków, które płyną z dotychczasowej praktyki referendalnej w naszym kraju, jeśli chodzi tutaj o nasz system polityczny, ale także nie tylko wniosków, jeśli chodzi o referenda, ale także właśnie praktykę inicjatywy ustawodawczej. Też mieliśmy takie sytuacje, że ogromne projekty, ogromne logistyczne przedsięwzięcia zbierania podpisów, summa summarum, zostały w swój sposób zamrożone, tak? I teraz to też jest pytanie, to znaczy, jak wygląda nasza historia, jeśli chodzi o praktykę referendalną, inicjatywę obywatelską, jakie zmiany ewentualnie mogłyby wpłynąć na jej uskutecznienie pod tym względem? To jest temat chyba na osobną dyskusję, temat czeka, ale pokrótce. Może na początek prowokacyjnie. W okresie PRL-u mieliśmy dwa referenda, 1946 i 1987, i nikt nie mówił o demokracji bezpośredniej. Czyli referendum, znak nierówności, demokracja bezpośrednia. I to ostatnie referendum też było trochę wyjęte z kontekstu polityczno-społecznego, dlatego nie możemy jeszcze mówić o demokracji bezpośredniej. Samo przeprowadzenie referendum, bojkot i tak dalej, to jest zapewne takie pytanie jeszcze padnie. Niemniej jednak, wracając do pana pytania, my mamy instrumenty demokracji bezpośredniej, szczególnie w artykule, tutaj pan doktor mnie może poprawić, 118 i 125, również w artykule 235 i 90 Konstytucji.
te artykuły opierają się, albo powinny się opierać na tym słynnym artykule czwartym, o którym wspominałem już, tylko problem polega na tym, krótko mówiąc i obrazowo, jak się mówi, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to my możemy powiedzieć, że wszystkie drogi demokracji bezpośredniej w Polsce prowadzą do Sejmu, czyli donikąd. I to jest paradoks tej sytuacji, dlatego że inicjatywa obywatelska, teraz mówię o obywatelskiej, to jest artykuł 118, ta inicjatywa prowadzi do Sejmu i tam decyzje podejmowane są w Sejmie. Artykuł 125 jest również problematyczny, bo tutaj albo Sejm, krótko mówiąc, albo prezydent za zgodą Senatu mogą doprowadzić do referendum i tak się stało w czasie ostatniego referendum. To był Sejm, to nie była partia rządząca, to byli posłowie partii rządzącej, ale oni byli w Sejmie, nie? Także mówimy tutaj o pewnej liczbie posłów, którzy inicjują referendum. Czyli właściwie nie ma w Polsce takiej możliwości, aby społeczeństwo mogło na podstawie inicjatywy bezpośrednio doprowadzić do referendum. I tutaj już jesteśmy przy kryteriach demokracji bezpośredniej. Bo te kryteria są właściwie proste. Ja je kiedyś sformułowałem, je teraz przytoczę. To są trzy podstawowe punkty. Pierwszy punkt to jest, czy istnieją referenda w danym kraju. Odpowiedź w przypadku Polski jest pozytywna. Tak. Czy istnieje możliwość przeprowadzenia referendum? Tak. Następny pytanie brzmi, czy istnieje możliwość doprowadzenia przez obywateli do wiążącego referendum. W przypadku Polski odpowiedź jest negatywna. I wreszcie trzecie pytanie brzmi, czy istnieją w danym kraju referenda obowiązkowe? Odpowiedź negatywna w przypadku Polski i większości krajów na świecie. Te trzy kryteria spełniają na świecie tylko dwa państwa. To jest Szwajcaria i Księstwo Liechtenstein. Pozostałe państwa nie mają takiej możliwości, aby spełnić te kryteria, czyli nie ma albo instrumentu referendum obowiązkowego, albo nie ma możliwości przeprowadzenia referendum na żądanie obywateli, albo nie ma tych obydwu możliwości. Jeśli już istnieje w ogóle instrument referendum, no to już jest sporo, ale to tutaj jeszcze nie możemy mówić o demokracji bezpośredniej, a więc te trzy warunki muszą być spełnione, abyśmy mogli w ogóle mówić o demokracji bezpośredniej. Aby w ogóle mówić o zmianie konstytucji, jeśli chodzi o instrumenty bezpośrednio demokratyczne, należałoby zmienić artykuły 90, 235, 125 i 118, albo je jakoś zmodernizować. Tutaj pan doktor na pewno coś powie na ten temat więcej. Niemniej jednak ja uważam, że ważne jest, aby była instytucja referendum obowiązkowego, o co mi konkretnie chodzi, przynależność do organizacji międzynarodowych, referendum obowiązkowe, zmiana konstytucji, referendum obowiązkowe. Do tego dochodzi jeszcze inicjatywa obywatelska, na podstawie iluś tam podpisów, powiedzmy 500 000, weto, referendum obowiązkowe i pewien model protestu, czyli weto obywatelskie, odpowiednia ilość podpisów, również referendum obowiązkowe. I tutaj bylibyśmy w domu, w tym polskim demokratycznym domu w tym momencie. I to jest ważne na tym trzeba się zastanowić, bo szafowanie tym artykułem czwartym, zresztą ja to sam robię, i opowiadanie ludziom o tym słowie bezpośrednio, to jest dobre. Ale wystarczy spojrzeć na artykuł 95 w Konstytucji, który mówi, że władza ustawodawcza należy do Sejmu i Senatu. I tutaj mamy to błędne koło. Także tutaj nowelizacja Konstytucji jest konieczna, ona jest pożądana, jeśli w ogóle mówimy o demokracji bezpośredniej. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o takie, z takiego prawnego punktu widzenia, spojrzenie na to, tak jak ja widzę na te instrumenty, na te nasze doświadczenia, tak wychodząc od artykułu 4, ja chciałbym zwrócić uwagę, bo już teraz pamiętam, czy u pana profesora na wykładzie to padło,
ta redakcja tego przepisu, ona jest nieprzypadkowa, tak? Że sprawuje swoją władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Dopiero na drugim miejscu jest to lub bezpośrednio, tak? I to nie jest przypadek. To znaczy, tak to zredagowano, żeby było pierwszeństwo w interpretacji konstytucji na rzecz mechanizmów demokracji pośredniej. Tak? To jest świadomy mechanizm, świadomy zabieg twórców konstytucji, żebyśmy nie mieli co do tego wątpliwości, bo intuicyjnie powinno być napisane odwrotnie, tak? Raczej, tak się wydaje. A jest właśnie napisane w drugą stronę, żeby zaakcentować to, że ta demokracja bezpośrednia to jest wyjątek od zasady, można powiedzieć, we współczesnym ustroju. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenia referendalne, to my, można powiedzieć, w ostatnich, no, tych kilkudziesięciu latach, no, mamy w zasadzie doświadczenie dwóch takich skutecznych referendów, możemy powiedzieć. Referendum konstytucyjne, o którym się rzadko wspomina, bo ono jeszcze było pod rządami poprzednich regulacji konstytucyjnych siłą rzeczy, skoro dotyczyło przyjęcia nowej konstytucji. Ono było wiążące i ważne, chociaż nie miało progu 50%, pamiętajmy. Dlatego było ważne. Tak jest. I pamiętajmy, że dzisiaj też byłoby ważne. To jest jedyne referendum w konstytucji, które nie musi mieć tego progu. Referendum, jeżeli zostanie zarządzone w sprawie zmiany konstytucji. I to warto o tym pamiętać, no bo wtedy byłby pad, gdybyśmy zrobili referendum, nie poszliby ludzie, to nie wiadomo w końcu, tak? Sejm i Senat uchwalili, ludzie nie przyjęli, no więc z tego zrezygnowano. Ale rzeczywiście wszystkie pozostałe referenda, w tym wasze referendum z artykułu 125, z którym się do czynienia ostatnio, ono ten próg, tutaj jest próg wymagany. I tak jak pan profesor jeszcze powiedział, że wszystkie drogi prowadzą do Sejmu, może być do parlamentu, bo rzeczywiście można obejść w jednej procedurze Sejm, kiedy to prezydent z Senatem zarządzą wspólnie referendum. Zresztą były takie trochę, nie wiem czy państwo pamiętacie, 2020 rok, wybory prezydenckie. Opozycja miała jeszcze w aktualnej kadencji, można powiedzieć, większość w Senacie, ale nie miała większości w Sejmie, ale liczyli na to, że jak zdobędą prezydenta, stanowisko prezydenta, to będzie można próbować wykorzystywać referendum przeciwko Sejmowi, tak? Bo prezydent i Senat z opozycji będą wystarczający do zarządzania referendum ogólnokrajowego. No oczywiście Rafał Trzaskowski nie wygrał tych wyborów, więc nie stało się to, nie wiemy jakby się, ale był ten potencjał teoretycznie wykorzystywania tej instytucji. Natomiast ja bym chciał jeszcze państwu zwrócić uwagę znowu, dlaczego tak jest, że te wszystkie drogi prowadzą do Sejmu. Konstytucjonaliści mówią, konstytucjonaliści raczej są przywiązani do demokracji pośredniej jednak, mimo wszystko, że referendum ma potencjał antyparlamentarny, tak jest powiedziane. Tak? To znaczy, że można obchodzić kompetencje parlamentu referendum. I były przypadki w historii, można powiedzieć, które są no tak trochę negatywnie oceniane. Na przykład Rosja, gdzie jest konstytucja Rosji, była uchwalona niejako przez prezydenta i referendum z pominięciem parlamentu. Tak? I trochę niektórzy mają z tym problem, żeby ten parlament nie był pomijany, dlatego ten Sejm tam w tej procedurze jest zaangażowany, bo jak to oceniamy, chcę tylko wyjaśnić, z czego to się wzięło, tak? I jak to jest uzasadniane, można powiedzieć. Żeby nie było takiej dwuwładzy, można trochę powiedzieć, no bo mamy w Konstytucji jednak demokrację pośrednią przede wszystkim. Natomiast jeśli mogę, bo tam było jeszcze to pytanie o ten instrument inicjatywy ludowej, tak mi się wydaje, że nawiązaliśmy w tym momencie. Inicjatywa obywatelska. Tak, no w sensie takiej, że obywatele składają projekt ustawy. Szanowni Państwo, i co można z tym zrobić? Szanowni Państwo, zobaczcie, jaka jest praktyka. Głównie, oczywiście lekka przesada z mojej strony, ale to są głównie projekty w sprawie aborcji, mam wrażenie, w ostatnich kadencjach. Albo z jednej, albo z drugiej strony. To jest ta kwestia. I co się dzieje z tymi projektami? Ustawa mówi, że pierwsze czytanie się musi odbyć tam chyba w 3 miesiące czy 6 miesięcy, już teraz nie pamiętam. No to pierwsze czytanie się odbywa i potem trafia do zamrażarki, drugiego czytania już nie ma, nie ma kadencja. Pamiętajmy, że te projekty zgodnie z ustawą nie są objęte zasadą dyskontynuacji przez jeden raz. To znaczy one teoretycznie przechodzą na kolejną kadencję, znowu pierwsze czytanie się musi odbyć w 6 miesięcy, ale już wtedy można już o tym zapomnieć, bo już na trzecią kadencję taki projekt nie przychodzi. Co trzeba by było zrobić moim zdaniem z taką inicjatywą ludową, bo czytam obywatelską, zobaczcie Państwo, bo to miało służyć temu, żeby te projekty nie były ignorowane, tak? To pierwsze czytanie. No ale można to ignorować dalej. I tutaj naprawdę wystarczyłby naprawdę proste zmiany w samym regulaminie Sejmu. To znaczy ustawić, ok, pierwsze czytanie 3 miesiące, ale drugie czytanie też po 3 miesiącach na przykład i trzecie najpóźniej po 3 kolejnych. I w 9 miesięcy Sejm musi zająć stanowisko. I to wystarczyłoby naprawdę zmienić regulamin Sejmu, tak? To nawet nie trzeba byłoby zmieniać ustawy. Sam Sejm mógłby coś takiego uchwalić. Ja to naprawdę postuluję, bo inaczej mamy do czynienia z trochę z taką zabawą w kotkę i myszkę, brzydko mówiąc, tak? To znaczy obywatele zbierają podpisy,
I pierwsze czytanie mamy, oczywiście, Sejm się zajmie, a potem wszyscy o tym zapominają, tak? I koniec. Natomiast jeżeli mogę, ostatnią rzecz jeszcze, mieliśmy jedną bardzo ciekawą jeszcze inicjatywę obywatelską w kadencji jeszcze wcześniejszej. Bardzo ciekawą, bardzo nietypową chyba nawet można powiedzieć w skali świata, bo to był projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tak, którą wniósł Komitet Obrony Demokracji. To nie wiem, czy mieliśmy gdzieś na świecie, zwłaszcza w takim systemie, w którym rzadko jest wykorzystywana inicjatywa ludowa, żeby wnieść ustawę ustrojową, tak? To znaczy ustawę o ustroju konkretnego organu państwa. Ona oczywiście, to on, jej kariera, można tak powiedzieć, projekt jest jeszcze ciekawsza, bo ten projekt został wycofany przez wnioskodawców. Tak? Dlatego, że po poprawkach, które wprowadził Sejm, a Sejm ma prawo wprowadzać poprawki, no wnioskodawcy uznali, że to już nie jest ta idea, z którą oni przyszli do Sejmu i go wycofali. I od tego nie uciekniemy, tak? Bo pamiętajmy, póki Sejm uchwala ustawy, to ma prawo wprowadzania poprawek, zmieniania projektu tak jak chce, my możemy wycofać, jak nam się to nie podoba do końca drugiego czytania. Ale o tym pamiętajmy, że tak to mniej więcej wygląda. Jaka jest przyszłość tej inicjatywy obywatelskiej? No ja się obawiam, że to dalej będą projekty dotyczące aborcji głównie i to nie doprowadzi do jakiegoś takiego poważniejszego zastanowienia się nad tą instytucją. Tak, bo te projekty w sprawie aborcji, one są siłą rzeczy albo odrzucane, albo wiadomo, tak? To nie jest tak, że one w jakiś sposób są specjalnie traktowane, bo pochodzą od obywateli. Byłoby dobrze, gdyby tak było, gdy projekt obywatelski jest jakoś lepiej traktowany. Mówię właśnie między innymi przez to, żebyśmy zmienili regulamin Sejmu, chociaż przyjęli, że Sejm nie może tego zignorować. Niech odrzuci. Jak chce, niech odrzuci. Ale niech odrzuci, a nie niech udaje, że tego projektu nie ma. No słynna ustawa geodezyjna, to nam wygłosić teraz tyle dopisów, co z nią jest zrobiło. Także to nie dotyczy tylko aborcji. A jeszcze, jeśli mogę, jeszcze jedną rzecz. Inicjatywa w sprawie referendum, bo teraz mi się przypomniało, mieliśmy jedną inicjatywę obywatelską, Platforma Obywatelska, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, 2004, może 5, 6 rok. To było tak, 2005 tak. Rok. Nie wiem, już teraz 4 razy tak, czy jakoś tak brzmiała ta idea, 500 tysięcy podpisów zebrano. Zebrano, tam miało być głosowanie nad podatkiem liniowym, nad takimi czterema, chyba likwidacją Senatu, jeżeli dobrze pamiętam. I nie było tego referendum, tak? Nie było. No. 500 tysięcy podpisów, nawet ponad, tak? Pamiętam, jest takie zdjęcia, tam wnoszą te kartony z tymi podpisami. Wszystko poszło do niszczarki estetycznej, tak? Właśnie dlatego, że nie mamy obowiązkowego referendum, tak? Nawet się zbierze 2 miliona, zbierzemy 5 milionów podpisów. Sejm też może powiedzieć, że tego referendum nie będzie. W tym sensie operacja logistyczna zbierania podpisów, jeśli chodzi o inicjatywę taką ustawodawczą, obywatelską, tak sądzę, może pełnić funkcję pomocniczą, taką wygodną i być zinstrumentalizowana w celu politycznym typowo, który po prostu często bazuje na pośredniości demokracji, tak, w której funkcjonujemy. Tak? I to jest też ciekawe zagadnienie. W międzyczasie, kiedy pan doktor mówił, wydawało mi się, że może pan profesor chciałby coś dodać. W kwestii referendów na temat aborcji chyba, tak? Czy... Nie, ja tylko chciałem potwierdzić właściwie to, co pan doktor powiedział, to zbieranie podpisów. Według mnie to jest szykanowanie społeczeństwa, bo prowadzenie po prostu to jest taka gra trochę w kotka i myszkę ze społeczeństwem. Zbierajcie podpisy. I ludzie zbierają podpisy, wierzą w to. Powstał nawet portal internetowy, gdzie referenda.pl, gdzie też inicjują generatory do zbierania podpisów. Ludzie łudzą się, że jak im więcej podpisów zbiorą, to będzie demokracja bezpieczeństwa. Tak nie będzie, bo te przepisy prawne, konstytucja polska są tak negatywnie skuteczne, że one zawsze zablokują to i tutaj ciągle znajdziemy się w Sejmie, który jeśli nie będzie miał dobrej woli, no to nie doprowadzi nigdy do żadnego referendum. Ten mechanizm właściwie dobrze funkcjonuje na niekorzyść obywateli i tutaj bądźmy właściwie świadomi tego, że bez jakiejś zmiany, radykalnej zmiany przepisów konstytucyjnych ta demokracja bezpośrednia nikt nie zaistnieje i to będzie zawsze jakieś takie alibi dla rządzących, a właściwie jesteśmy skazani na ich widzimisię i dobrą wolę. I tutaj się właściwie takie półśrodki to niczego nie doprowadzą. Bardzo dziękuję.
odnośnie funkcjonowania właśnie demokracji pośredniej versus bezpośredniej, odnośnie tego porównania do początków radzieckiej Rosji, o którym tutaj, o których pan doktor powiedział. Nie, nie, mi chodziło o Rosję współczesną. Lata 90. Tak. A, okej, okay, tak. Ostatnią konstytucję. Tak, ostatnią konstytucję, okej. Okay. Zwróćmy uwagę, że to jest... W historii świata jesteśmy w stanie znaleźć bardzo wiele argumentów na poparcie właściwie dowolnej tezy z różnych systemów, jeśli będziemy je mieszali, prawda, pod tymi względami. To jest trochę na zasadzie nacjonalizmów. No, trudno powiedzieć, żeby był jeden nacjonalizm na świecie. Są różnego rodzaju nacjonalizmy, jakby imperializmy, nie? Które funkcjonują. Tak, panie doktorze? Znaczy nie, bo ja chciałem tylko, no Rosja, ale Francja, Piąta Republika, tak samo z pominięciem parlamentu została przyjęta, tak? Ta ostatnia, więc... To nie tak, że ja tu podałem taki przykład typowo, można powiedzieć, pejoratywny, bo... Najbliższego sąsiada. Tak, tak, tak. Bo no, Francja, kraj demokratyczny, tak? Ale to referendum też zostało tak wykorzystane. Ale to taka margines. Dokładnie, tak. To jest kwestia porównywania, ale to, że gdzieś na świecie pewne elementy nie zadziałały albo zostały w określonym kontekście wykorzystane negatywnie z dzisiejszego punktu widzenia, to nie oznacza automatycznie, że w każdych warunkach dany mechanizm się sprawdzi lub nie sprawdzi. Dobrym przykładem jest ta dyskusja, która miała miejsce pod koniec wykładu pana profesora na temat demokracji szwajcarskiej. To znaczy są pewne wypracowane przez lata, przez setki lat mechanizmy, które działają, które mogłyby, ale nie muszą się w pewnych warunkach spełnić. Więc to jest taki element, na który myślę zawsze też warto zwrócić uwagę i dobrze, że o tym w ten sposób też mówimy. Bardzo ciekawy, konkretny pomysł odnośnie tych zmian w regulaminie Sejmu, tak, które mogłyby zostać wprowadzone, to jeśli chodzi o takie konkretne na dzisiaj, bardziej gruntowna przebudowa, jeśli chodzi o system instytucjonalny, ten, który jest zapisany w dużej mierze w trochę taki sprzeczny ze sobą sposób w Konstytucji, także można interpretować trochę dowolnie, prawda, pod wieloma względami, ale oprócz tego, też nawiązując do tej dyskusji, która była jeszcze przed naszą debatą, teraz chciałbym zapytać, może w odwrotnej kolejności tym razem, najpierw pana doktora, bo akurat pan doktor w tej dyskusji jeszcze przed nie brał udziału. Jakie elementy, oprócz tych takich instytucjonalno-prawnych, takich twardych, związanych już z zapisem konkretnych procedur, przepisów, można by wprowadzić, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby się aktywizowali, chociażby szukali informacji odnośnie właśnie informacji pośredniej, bo wydaje mi się, że w skali do społeczeństwa polskiego ruchy związane z taką bezpośredniością zaangażowania nie są rozpowszechnione. No tutaj może być jako prawnik, może mam trochę ograniczony zakres, ale powiem na przykład o... Gdy my na przykład uczymy studentów na studiach prawa konstytucyjnego, to tutaj jednak mocno kładziemy akcent i to jest, wydaje mi się, tendencja w ogóle ogólnopolska, zwłaszcza w prawie konstytucyjnym, na tak zwane porównawcze prawo konstytucyjne, czyli pewne propagowanie, czy może edukowanie na temat instytucji różnego rodzaju prawa konstytucyjnego występujących w innych państwach. Siłą rzeczy są to właśnie między innymi instytucje związane z demokracją bezpośrednią, bo one są po prostu ciekawe, można powiedzieć, tak? Jako rozwiązania, które nie występują w naszym systemie prawnym, a występują w niektórych innych systemach. Oczywiście, jeżeli tak się spojrzy nawet na nasze organy państwa, to żaden organ tak naprawdę chyba nie ma interesu w propagowaniu, można powiedzieć, demokracji bezpośredniej. Tak? Trudno mi sobie wyobrazić, by był jakiś organ, który mógłby w swojej misji mieć propagowanie. Może Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też niekoniecznie, dlatego że to jest trochę inna kwestia. Mam wrażenie, że w ogóle, jeżeli chodzi o naszą edukację, demokracja bezpośrednia nie jest jakoś mocno akcentowana. Mówi się o tej Szwajcarii i tak dalej, o Atenach w szkole, tak? Ateny i Szwajcaria. To są przykłady demokracji bezpośredniej i tyle. Mam wrażenie, że tutaj poza edukacją taką oddolną może być tak naprawdę problem. Może gdy się pojawiają jakieś inicjatywy referendalne. Szkoda tej ostatniej inicjatywy. Szkoda w tym zamian, ja nie chcę teraz jej oceniać politycznie i tak dalej, ale to była z takiego punktu widzenia propagowania demokracji bezpośredniej, to jest kolejna zmarnowana szansa moim zdaniem, tak jak referendum z 2015 trochę. Tak, bo wręcz teraz w tym momencie, no to nawet bojkot, tak, referendum był pewną aktywnością taką, można powiedzieć,
propagowaną. Nie mówię, czy to źle, czy dobrze, bo takie bojkoty też się zdarzają, zdarzały na świecie, także w Polsce. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, już trochę nawiązuję do poprzedniego pytania, ale mieliśmy jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, pan Gronkiewicz-Waltz, też jakiś czas temu. I tam też bojkot był formą, można powiedzieć, udziału w demokracji bezpośredniej, tak? To znaczy zostało zapowiedziane, że kto jest za utrzymaniem pani prezydent Warszawy, ten nie idzie na referendum, tak? I w ten sposób oddaje, można powiedzieć, swój głos. Wiadomo, że w ten sposób dolicza się tych nieaktywnych do tego. Natomiast ja się zastanawiam w tym kontekście znowu prawnym, czy należało przemyśleć kwestię obowiązkowego głosowania. To jest coś, co w polskiej debacie się nie pojawia w zasadzie. I ja nie mówię, że to jest dobre rozwiązanie, ale można by było się chociaż nad tym zastanowić, jakie są plusy i minusy tego, że głosowanie byłoby obowiązkiem prawnym, tak? Nie moralnym, bo obecnie można przyjąć, że jest obowiązkiem moralnym, przynajmniej tak ja wyznaję taki system wartości. On nie musi być ogólnospołeczny z drugiej strony. Czy mogę dosłownie na chwilę, panie doktorze? W tym sensie obowiązek moralny, jeśli uznamy za konkretny wybór, no to zarówno udział, jak i odmowa udziału nie może być rozumiana przez osobę jako spełnienie obowiązku moralnego. Tak, ja od razu powiem, że ja, jeżeli chodzi o to, czy bojkot może być formą udziału w demokracji bezpośredniej, to moim zdaniem może być. I to, co się działo ostatnio, nie oceniając, jeżeli ktoś uznał, że jego przekonania zostaną lepiej zrealizowane w ten sposób, że on nie pójdzie, ale świadomie nie pójdzie, nie z lenistwa, tylko wręcz z przekonania, ale znaczy nie pójdzie, no nie przyjmie karty, bo z reguły poszedł na wybory, ale nie wziął karty. Moim zdaniem nie jest to dopuszczalna forma. I zresztą no, prawo to sankcjonuje, tak? No bo tak jest, gdyby był obowiązek, no to byłby, można powiedzieć, wtedy problem. Ale warto się zastanowić nad tą dyskusją, czy może przeprowadzić jakąś dyskusję, może także tutaj w ramach Instytutu i tak dalej. Czy obowiązek nie byłby jakimś takim jednym z kroków, które mogłyby zaktywizować społeczeństwo i przekonać do demokracji bezpośrednio? Na razie ode mnie tyle. Jakie było konkretne pytanie? Okej, przypomniałem sobie już szczegółowo. Pytanie dotyczyło zmian, ale już nie tyle w polskim prawie, tylko takich właściwie tak, ale to też jest bardzo wartościowe, na przykład określenie porównania prawa porównawczego prawa konstytucyjnego, nie? Takiego spojrzenia. Panie profesorze, możliwości zachęcenia ludzi takie bardziej miękkie, zamiast twardych procedur. Może tak, jeśli chodzi o referendum, no to obojętnie jak głosujemy na całym świecie właściwie, to są zawsze, występują te same kryteria. Ja to często powtarzam, pierwszym kryterium jest portfel, czyli opłaca mi się to finansowo, czy mi się nie opłaca finansowo. To jest normalne, jesteśmy ludźmi, po prostu kwestia finansowa jest dla nas najważniejsza. Na drugim miejscu jest tradycja, rodzina, przynależność religijna i tak dalej, te wartości, które wynieśliśmy z domu i tak dalej. Dopiero na trzecim miejscu, według mnie, jest przynależność partyjna. Tutaj ciągle nawiązujemy do tego referendum sprzed dwóch tygodni, no to niektórym się po prostu pomieszały te kryteria, albo po prostu mają inne kryteria, bo przynależność partyjna była ważniejsza niż tradycja, na przykład to drugie kryterium i kwestia finansowa, ale to jest taka dygresja. Natomiast o czym ja chciałem powiedzieć, to nie jest dokładna odpowiedź na pana pytanie, niemniej jednak warto jest przypomnieć, że my w Polsce istnieje system centralistyczny, unitarystyczny. I my nie jesteśmy krajem federalnym, jak na przykład Szwajcaria, gdzie można łatwiej realizować tą demokrację bezpośrednią. Bo w kraju federalnym, jak Szwajcaria, te gminy mają swoją autonomię, kantony mają swoją autonomię, ta autonomia jest określona i w tych warunkach jest łatwiej egzekwować tą demokrację bezpośrednią. O wiele łatwiej, dlatego że reguły gry są jasne na każdym szczeblu, bo to funkcjonuje na zasadzie subsydiarności. A więc zasadę subsydiarności, czyli pomocniczości, można najłatwiej określić tyle państwa, na ile to konieczne
i tyle społeczeństwa, na ile to możliwe. A więc maksymalny współudział społeczeństwa w procesie decyzyjnym i minimalna kontrola organów nadrzędnych, państwa czy innych organów lokalnych. My tego nie mamy. Co prawda w preambule polskiej konstytucji jest ta zasada pomocniczości ujęta, niemniej jednak paradoksalnie, co zresztą jest często się spotyka w Polsce, te paradoksy polskiej konstytucji. Artykuł 3 konstytucji mówi, że Polska jest państwem jednolitym, a więc unitarystycznym, centralistycznym. Zresztą o tym nie trzeba konstytucji, żeby to na co dzień zobaczyć w Polsce. A więc my tutaj w Polsce nie możemy mówić o federalizmie i stąd ta demokracja bezpośrednia, to i ten jej rozwój albo wprowadzenie będzie utrudniony. My musimy sobie z tego zdawać sprawę i to jest istotne. A więc subsydiarność czy federalizm tego w Polsce nie ma, co jest możliwe w Szwajcarii, bo w Szwajcarii są te dwa filary, na których zbudowane jest państwo szwajcarskie. Z jednej strony demokracja bezpośrednia, a z drugiej federalizm. Co oczywiście nie oznacza, że każde państwo federalne jest zainteresowane demokracją bezpośrednią, bo federalne są Niemcy, federalna jest Austria, Belgia, Stany Zjednoczone, a mimo to tam o demokracji bezpośredniej ani słychu, ani dychu. Dlatego to nie jest jakaś poważna przeszkoda, jednak zadanie wcale przez to nie jest ułatwione i o tym trzeba mówić. I to właściwie tyle tytułem tego uświadomienia społeczeństwa. Natomiast jak bardziej miękko to forsować tą ideę w społeczeństwie, jest trudno powiedzieć. Po pierwsze, nie mieszkam na co dzień w Polsce, mam może czasami zbyt idealistyczne podejście do tej sprawy. Często odbieram Polskę w świecie wirtualnym i to jest niedobre, ale innej możliwości nie mam. I dlatego takie przyjazdy i takie spotkania jak dzisiaj to jest naprawdę dla mnie na wagę złota i mi się wydaje, że propaganda z ust do ust i przede wszystkim spotkania i teraz wielkie nadzieje mamy w tej broszurze, to jest bardzo istotne. Niemniej jednak nie oszukujmy się, ten proces on nie powstaje z dnia na dzień, dlatego ja tutaj krytykuję wszystkie te ugrupowania pozaparlamentarne, które mówią, jak dojdziemy do władzy, albo jak wejdziemy do Sejmu, to wprowadzimy demokrację bezpośrednią. Po pierwsze nie wchodzą do Sejmu, nie weszli do Sejmu, a po drugie demokracji bezpośredniej się nie wprowadza od tak. Tego się tak nie robi. Także to jest proces i my musimy być tego świadomi. Ja tutaj nie chcę Państwa odbierać optymizmu, ale takie są reguły gry. Niemniej jednak, co Pan kurator bardzo powiedział, o czym nadmienił, to jest ta tak zwana polityka realna. Ktoś kogoś zna, ktoś ma wpływy, ktoś może wystąpić w Sejmie i tak dalej. I o tym też nie możemy zapominać. Dziękuję. Widzę, że mamy jeszcze mnóstwo rąk w górze. Umówmy się w ten sposób, bo zostało nam zgodnie tutaj z obietnicą dla organizatorów. Tak, to około 15-20 minut. To umówmy się może w ten sposób, że widzę dwie ręce w tym momencie w górze. Trzecia i czwarta. Okej. Okay. Może ci, co jeszcze nie zabierali. Okej, okay, świetnie, panie profesorze. Czyli kto jeszcze nie zabierał? Pan tutaj i pani tutaj, czyli dwie osoby. A potem przejdziemy do ostatniego zagadnienia, o którym już trochę pan profesor wspomniał, czyli o tym kontekście wirtualizacji życia, który jednak nam nakłada pewne takie utrudnienia, ale jednocześnie szanse, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. To podejdę do pana i do pani za chwilę. Bardzo bym prosił o takie krótkie, minutowe, dwuminutowe pytanie, dobra? Ewentualnie stwierdzenie. Dzień dobry, Paweł Mokar, Stowarzyszenie Wilmasz Głos. Nie wiem, czy pan profesor sobie przypomina, 4 lata temu spotkaliśmy się w Sobótce i uczyliśmy ludzi o demokracji bezpośredniej. Ja o niej uczę ludzi od ponad 10 lat. Z przykrością stwierdzam, że im więcej o niej wiemy, tym świadomość jest gorsza. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że wszyscy się zgodzimy co do tego, że wszystkie inicjatywy związane z demokracją bezpośrednią, czy inicjatywy związane z ustawodawcze, referendalne, dochodziły do pewnego konkretnego punktu tylko wtedy, jeżeli stała za nim konkretnie zorganizowana siła społeczna.
tutaj pan doktor nie wymienił dwóch inicjatyw ściśle społecznych. To jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, inicjatywa ustawodawcza związana z prawami frankowiczów, doszło do Sejmu. Tak samo Stowarzyszenie Stop NOP zrobiło świetną inicjatywę związaną z likwidacją obowiązku szczepień. O co tutaj chodzi? Tego typu przedsięwzięcia, w jakim uczestniczymy, mają jedną wadę. One są abstrakcyjne. Dlatego, przykro to stwierdzić, ale tutaj są obecni głównie ludzie z pokolenia, no powiedzmy, dojrzałego. Gdzie mamy kontakt z pewnym życiem ideowym, łatwiej nam wchodzić w pewne kwestie abstrakcyjne. Młodzież tego nie rozumie. W czym jest rzecz? Demokracja bezpośrednia to jest bardzo praktyczne, konkretne narzędzie. Pan profesor w tym wykładzie zaznaczył o kwestiach lokalnych. W moim przekonaniu osobistym, mogę się mylić, uważam, że te proporcje powinny być odwrócone. Bo żeby rozmawiać o kwestiach konstytucyjnych, kwestiach sejmowych, musimy umieć stworzyć siłę społeczną, która wymusi na politykach w taki czy w inny sposób, ale konkretną siłę polityczną, społeczną, która wymusi wprowadzenie tych zmian. Tego nie ma. Na ten temat, dlaczego nie ma tej siły społecznej, to można prowadzić odrębne konferencje wielokrotnie. Mogą trwać tygodniami, nic z nich nie wyniknie. Natomiast mamy wiele instytucji demokracji lokalnej, które też pan wspominał, tak jak powiedziałem wcześniej, z których nie korzystamy w ogóle. Proszę państwa, jako działacz, aktywista społeczny zderzyłem się z jednym smutnym doświadczeniem praktycznym, które mnie naprawdę oświeciło negatywnie co do zdolności podejmowania konkretnych działań. W 2021 roku prezydent Wałbrzycha zaproponował wprowadzenie obowiązkowych szczepień w mieście Wałbrzychu. Chciał zastosować segregację, że korzystanie z usług miejskich będzie możliwe tylko dla tych osób, które się zaszczepią. Do Wałbrzycha zjechało się chyba 2 czy 3 tysiące ludzi, żeby pójść pod jego dom i zaprotestować. Grupa kilkunastu mieszkańców Wałbrzycha postanowiła zorganizować próbę referendalnego odwołania prezydenta miasta Wałbrzycha. Szanowni państwo, byłem jedną z niewielu osób tutaj siedzącymi, którzy pomagali tym Wałbrzyszanom. Z tych kilku tysięcy osób, którzy się zgonili do Wałbrzycha, zrobili piękne live, zasięgi, nikt nie chciał wziąć udziału w ciężkiej pracy, bo to jest ciężka praca. Ciężka praca, zbieranie podpisów, przekonywanie ludzi na ulicy, nie siedzenie sobie tutaj w miłej konferencji, w super towarzystwie, posłuchania naprawdę inteligentnych wykładów. Ale są praktyczne narzędzia. Tego nam brakuje. Musimy ćwiczyć. My się uczymy te wykłady, panie profesorze. Pan mówił to samo, że 4 lata temu, ja to samo. Cały czas mówimy to samo, nie? Natomiast to jest praktyka. My się nie nauczymy grać w siatkówkę, słuchając ludzi o tym, jak się gra w siatkówkę. Musimy wyjść na parkiet, podbijać tą piłkę. Szanowni państwo, to jest bardzo ważne. Jesteśmy w mieście Wrocławiu, które jest jednym z kilku miast wytypowanych do wprowadzenia stref czystego transportu. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o tym. Konsultacje są w trakcie. Zapraszamy, za tydzień będzie kolejna fasada tych konsultacji. Weźcie w nich udział, bo my jako stowarzyszenie wzięliśmy udział, zorganizowaliśmy odrębny event na ten temat, właśnie po to, żeby aktywizować konkretne działania. Nie ma chętnych do podjęcia takich działań. Nie ma chętnych. Pana kuratora znam ze szkoły mojej córki. Szacunek. Moja córka kończyła szkołę integracyjną, pan był w czasie zmian ustawodawczych, świetnie się pan zachował. I cieszę się, że pan wspiera tę inicjatywę. Ale mam pytanie, czy chcecie dawać broszury pana profesora Matyi, czy chcecie dzieciakom wskazywać przestrzenie takie, żeby zdecydowały one, co, jak ma wyglądać. To jest praktyczne narzędzie. 16-latkom wypad pana profesora Matyi z całym szacunkiem niewiele wniesie. Im wniesie to, jeżeli pokażecie im jakąś dla nich ważną przestrzeń, w której oni będą mogli wziąć udział w taki sposób, że zadecydują, jak ona ma wyglądać. Wtedy dopiero to wszystko, o czym mówił pan profesor czy pan doktor, ten cały ładunek intelektualny, oni zrozumieją, że to jest praktyczne, że to nie jest abstrakcja. A my rozmawiamy tutaj za dużo przy tego typu dyskusjach o kwestiach konstytucyjnych, sejmowych, partyjnych. To jest ważne, tylko
Szanowni Państwo, no widzieliście, no to mówicie, no PJJ wpisał, no tak, wpisał PiS, no Pan mówi, że nie wszyscy politycy, no przecież politykom nie opłaca, przecież jasne, to jest, bądźmy logiczni. No przecież politycy nie będą podcinać gałęzi, na których siedzą. No Szwajcarzy prowadzili tą demokrację, bo byli tak już wymęczeni konfliktami wewnętrznymi, że wiedzieli, że albo się pozabijamy wewnętrznie, albo ustalimy jakieś zasady. Czy chcemy do tego doprowadzić w Polsce? No być może, bo tak naprawdę nie, to chcę powiedzieć, nie wykorzystujemy praktycznych możliwości, praktycznych. My chcemy wchodzić w wielką politykę, zmienianie Polski i świata. Szanowni Państwo, konkludując, zapraszam w strefę czystego transportu Wrocław, chyba za tydzień znowu będzie próba fasadowych konsultacji społecznych, żeby pokazać, jak się wprowadza w Wrocławiu, jak się słucha mieszkańców Wrocławia. Jeżeli nie będziemy tam brali udziału w tego typu przedsięwzięciach, przecież tego typu konsultacje społeczne są elementem demokracji bezpośredniej, bez nich nie ma demokracji bezpośredniej. To ta demokracja bezpośrednia no, nie zafunkcjonuje, no chyba że zdigitalizowane społeczeństwo, sformatowane kompletnie, wtedy będzie się im oddawać głos, będzie wiadomo, jak będą głosować. To tak było w tym referendum akcesyjnym do Unii, no bardzo chętnie zrobiliśmy, wiadomo, jaki był wynik. Teraz PiS wykorzystał nośne tematy, żeby podkręcić dla siebie głosy, więc też uruchomił, nagle sobie przypomniał o demokracji bezpośredniej. Ale ja mówię, zostawmy wielką politykę. Mieszmy siły na zamiar. Idealizm, mówił pan profesor, jest bardzo ważny, ale idealizm nie może nas pozbawiać kontaktu z realiami. Kontakty z realiami są takie, że zajmujemy się tym, co się dzieje wokół nas. Wokół nas, a wokół nas się naprawdę dużo rzeczy dzieje, związane z instytucjami demokracji bezpośredniej, a my w tym nie bierzemy udziału. To dotyczy udziału we wspólnotach mieszkaniowych, w spółdzielniach mieszkaniowych, to dotyczy udziału w radach rodziców. Jak to wygląda? Jeżeli o tym rozprawiamy z tego poziomu większości sejmowej, zupełnie niedorzecznej regulacji konstytucyjnej w tym zakresie, no wszystko fajnie, tylko naprawdę nie dziwcie się Państwo, że tutaj nie będzie ludzi, którzy nie skończyli 30 roku życia, a oni to Państwo będą budować w ciągu najbliższych dekad. Bo to jest abstrakcja, o czym rozmawiamy. Abstrakcyjne dyskusje. One są ważne wtedy, jeżeli towarzyszy im praktyczny trening, którego przykro mi stwierdzić, mówię to z własnego doświadczenia, bogatego, przepraszam, że akcentuję swoją osobę, nie chcemy brać udziału w praktycznych, konkretnych działaniach związanych z wykorzystywaniem instytucji demokracji bezpośredniej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za głos w dyskusji. Poproszę panelistów, jeśli oczywiście zechcą zabrać głos w temacie. Pytanie jeszcze do pana, a co się stało z tym prezydentem Wałbrzycha ostatecznie? On odstąpił od tej inicjatywy? Nie, to była... Dobrze się ma. To był projekt... Ale nie, co się stało z tą inicjatywą jego? Ta uchwała nie została podjęta. No to czyli system zadziała. Nie do końca. No, sam pomysł. No ale system... Nie, no jasne, to mam rację. Ale to był jakby pewien kontekst społeczny. Oczywiście, tak, naprawdę ale zobaczmy, że referendum nie było potrzebne, żeby tą inicjatywę zablokować. Ale tak, tylko wie pan, generalnie chodziło o to, że Szelemej poświęcono mu, prezydent Szelemej, poświęcono mu tyle negatywnej energii, jak dano ludziom narzędzie, no to dobrze, to zdecydujmy, co z nim dalej, to ci wszyscy, którzy tam tymi live'ami robili sobie piękne zasięgi, protestując przed jego domem, już nie poszli na ulicę, tak my biegaliśmy, wśród Wałbrzyszan, żeby ich przekonać do tej inicjatywy, bo to jest zderzenie z realiami demokratycznymi. Nie, że będziemy rozmawiać sobie z ludźmi, słuchaj, czy ta demokracja bezpośrednio jest dobra, czy nie, tylko czy ten konkretny problem powinien być rozwiązany w taki sposób, czy winny. To jest naprawdę ważne. To jest dokładnie to, co powiedziałem wcześniej. Słucham, widzę pana, który mi mówi, jak mam odbijać piłkę, ale potem biorę tą piłkę i ją odbijam. Korzystam z tego, co z tego zrozumiałem i jak to wygląda w praktyce. Te dwie rzeczy muszą nam towarzyszyć, bo bez nich będziemy się kręcić w kółeczko. Rozumiem, ja tylko chciałem jedną rzecz wskazać, dlaczego się chyba z panem nie zgadzam jednak. Zobaczcie, szanowni państwo, że jeżeli przyjmiemy, że efektem miało być odstąpienie od tej inicjatywy, to się przecież udało, tak? Nie trzeba było żadnego referendum i chodzi mi o to, że... Ale proszę nie przerywać. To w ogóle nie jest o tym, o czym pan teraz ale proszę nie przerywać. No to być może nie rozumiem. Wszystko zależy... Być może nie rozumiem. To się zgadzam. Być może nie rozumiem, ale widzę tak, jak ten problem został przedstawiony. Problemem była konkretna, błędna inicjatywa, ale proszę mi dać skończyć.
problemem była konkretna, błędna inicjatywa, tak rozumiem, ten problem został przedstawiony. Przeciwko niej się ludzie zbuntowali, zastosowali pewne miękkie oddziaływania, nie poszli dalej, bo nie musieli na to wychodzić w ramach tego problemu. Takie jest moje stanowisko. Musieli, bo wtedy jeszcze nie było decyzji. No oczywiście, wiadomo, że protestuje się przed decyzją, tak samo jak się protestuje przed Sejmem, przed uchwaleniem ustawy, a nie po jej uchwaleniu. To jest moje stanowisko. Jeśli chodzi o stanowisko pana doktora, właściwie jeśli spojrzymy na referendum jako nie cel sam sobie, tylko jako narzędzie, no to w jakim sensie sama mowa o referendum i działalność logistyczna wokół niego i medialna, PR-owa, nie, która miała miejsce, zadziałała w ten sposób, że efekt innym narzędziem, bo nie referendum bezpośrednio, ale jak rozumiem... Musi ten formalny mechanizm zadziałać, żeby ten efekt doszło. Tak, więc myślę, że to jest taka kwestia zawsze dyskusyjna, prawda? Na ile... Ale czy panowie naprawdę nie rozumiecie, o czym tutaj była mowa? Właśnie. Że była mowa o tym, że ludzie nie chcą brać udziału w życiu społecznym, nie chcą decydować o sobie, nie chcą podejmować decyzji na swój własny temat. Mało tego, boją się wziąć odpowiedzialność za te działania, bo państwo mówicie, że demokracja bezpośrednia, tylko ja się pytam. Jest wynik głosowania i wszyscy sobie myślimy, że ta demokracja bezpośrednia to będzie, bo to będą głosowania, tak jak my sobie wyobrażamy, że ta rzeczywistość powinna wyglądać. Tymczasem chodzi o to, że mamy zaakceptować pewien wynik. Mamy się nauczyć z nim żyć, mamy szanować jego konsekwencje, ale myślę, że każdy z nas sobie to inaczej wyobraża. Czyli myśli, że będzie tak, jak on chce. To jest nieprawda. Nie ma treningu i generalnie weźmy nawet kwestię zebrań w szkole. Prostej sprawy decyzji na temat wycieczki, czy dzieci mają pojechać. Był pan kiedyś? Jak rodzice, jakie są spory i jest 30 zdań na ten temat? Tak, kultura debatowania. Wytwarzamy sobie jakieś sztuczne wyobrażenie na ten temat, czyli że idziemy do jakiejś idylii, gdzie będą się realizowały nasze fantazje. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Dokładnie. Chodzi o to, że musimy przeprowadzić proces praktyczny, żeby tego doświadczyć. To jak go przeprowadzić? Nie musimy. Jak go przeprowadzić? Dokładnie. To masz, żyjesz w swojej gminie, masz tam wiele inicjatyw ludów. Przekonaj ludzi do nich. Przekonaj. Proszę państwa. Przepraszam, nie czekam na tego, ale muszę istotną sprawę. Dlaczego tak zwracałem uwagę na to, żeby mieć nacisk i dojście do Polski? Bardzo się ucieszyłem. Nie skończyłem nie tylko nalegać na nich, żeby się tą demokracją zainteresowali, ale trzeba im przekonać, dlaczego to dla nich jest korzystne. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że wszelkiego rodzaju nakazy, czyste miasto, jakieś tam zbiórki makulatury, czy jakieś tam sortowanie śmieci, to wychodzi z zewnątrz. Z zewnątrz przychodzą nakazy, powiedzmy, unijne, przychodzą do centrali, a centrala nam tutaj narzuca na kolejne miasto. W związku z tym możemy wnioskować, że posłowie, rząd, władza, niby nasi przedstawiciele nie są wolni. No dobrze, ale poczekaj teraz. I teraz, jeżeli będą mieli tą świadomość, że zwolni ich się z odpowiedzialności, że to od nas będzie zależało, że to nie do nich będzie należała ostateczna decyzja danej kwestii, prawda? Tylko będzie od nas, to wtedy będą nas nawet prosić o to, żeby podjąć pewną decyzję. A wtedy oni mogą sobie spokojnie zarządzać, nie rządzić. Wtedy mogą być naszymi pracownikami. I tu trzeba było naszej młodzieży, naszym siostrom, braciom, dzieciom, ja wiem, jak z dziećmi się tu dopracuje. Ale wypływać posłów, przekonaj ludzi, żeby poszli, wzięli udział w dyskusji na temat ograniczenia ruchu samochodowego w ich mieście. Najpierw do tego ich przekonaj, a potem będziesz ich jak wezmą udział, przyćwiczą to, będziesz ich przekonywał do tego, żeby brali udział w takiej inicjatywie. Tak, nasze przekonywanie wiąże się z tym, że to utopia. Jeżeli zresztą tego, to zawsze ci każe utopia, ponieważ ryba się psuje od głowy. Dlatego jest taki nacisk w kierunku posłów, żeby ich po prostu uświadomić. Uświadomić im, że demokracja... Możemy sobie zadać pytanie, po co nam ta demokracja bezpośrednia? Oni są opłaceni, skorumpowani, nie chcą tego wiedzieć, nie chcą tego wiadomości, nic z tym zrobić. Demokracja jest potrzebna nam, żebyśmy podejmowali decyzje, nie zawsze się możemy, ale musimy niestety podjąć, bo nawet gdybyśmy podjęli błąd pewnej decyzji, to musimy ją tak skonstruować, żebyśmy mogli ten błąd zauważyć i ponownie go naprawić, nie czekając tam jakiś okres czasu.
prawda? Ale demokracja bez pościela nie może być zagrożeniem dla naszej wybranej władzy, władzy, dla tak, można powiedzieć, zarządu, bym powiedział, nie? Dlatego, że oni, zauważcie Państwo, przecież wszyscy wiemy, że ustawę można kupić za 10 milionów. Można tak zrobić? Można. No, to jest już od dawna wiadomo, nie? Ale wszyscy wiemy też, że są naciski globalistów, korporacji na posłów. I łatwo go przesłuchać, jeżeli go nie przekupi, go to zastraszy. Skąd ja wiem, że Paweł, który miał takie naprawdę głębokie idee, nagle tak zgasł? Ja różne rzeczy mogę się domyślać. A może jest zastraszony? A może chce się wycofać z polityki? I nie może, ponieważ za dużo w ciebie zainwestowaliśmy. Jeśli chodzi o kwestię wpływu świata, prawda, międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, wielkich korporacji na funkcjonowanie lokalnej debaty publicznej, ale polityki, a o to w znacznej mierze chodzi, no to to jest kwestia bardzo istotna i ona jest istotnie związana, szanowni Państwo, z tematem cyfryzacji naszego życia. Ja bym powolutku chciał jeszcze pod koniec, jeśli pozwolicie oczywiście, do tego tematu nawiązać. Jeśli oczywiście, tylko jakbym mógł. To dosłownie jedno zdanie, okej? Okay? Dobra, tak krótka wypowiedź, okej? Okay? Bo chcielibyśmy kontynuować. Więc w momencie, kiedy te zewnętrzne sfery, powiedzmy korporacje czy wpływy globalistów by naciskały na daną partię czy na daną, partię jest tam istnieją, na danego posła, no to wtedy posłom ja chętnie bym wam pomógł, ja bym chętnie tak zagłosował, ale decyzja ostateczna należy do władzy, władzy do nas, prawda? I o to chodzi, żeby to posłowie zrozumieli, żeby im, że będą mogli sobie spokojnie pracować i dobrze będą wynagradzani przez nas. Jest to kwestia odwrócenia swego rodzaju tego kierunku, to ja przekażę może. Możemy zamienić machniowo, tak? Pod tym względem. Panie profesorze, czyli jak rozumiem, ad vocem do wypowiedzi, prawda, uczestnika i później jeszcze mamy panią, tak? Chyba, że tak? I następnie przejdziemy jeszcze pod koniec do cyfryzacji naszego życia. I tutaj dosłownie już też będziemy, nie będziemy bardzo tematu roztrząsać, postaramy się w kilku żołnierskich słowach, prawda, już w ramach takiej konkluzji też przejść do cyfryzacji. Więc panie profesorze, bardzo proszę. Ja tylko krótko, bo pan tam z tyłu zarzucił, czy stwierdził, że mówimy o zmianie konstytucji i sprawach właściwie na szczeblu państwowym. Nieprawda, ja mówiłem o demokracji, nie chcę powtarzać mojego wykładu, ale ja mówiłem o demokracji, o konflikcie, mówiłem o demokracji bezpośredniej, jako, że to jest żmudna i ciężka i codzienna praca na szczeblu lokalnych, mówiłem o zasadzie subsydiarności, to wszystko jest związane z poziomem lokalnym, o gminie i mówiłem również o kulturze politycznej i w tym sensie miałem również na myśli kulturę polityczną na szczeblu lokalnym, na każdym szczeblu, o tym mówiłem, a na koniec mojego wykładu powiedziałem, że społeczeństwo jest bardzo ważne, bo nie zawsze chcemy brać odpowiedzialność za losy gminy i państwa, bo tak jest nam wygodniej, wygodniej na krótką metę, ale nie na dłuższą metę, ja to wszystko powiedziałem, dziękuję. Tak, ja też wszystkie głosy i ręce w górze widziałem, tylko faktycznie goni nas czas i jednak no, czas nie jest z gumy pod tym względem. Więc tak jak obiecałem jeszcze tutaj pani w rogu, już podchodzę z mikrofonem i poproszę też o zwięzłe zadanie pytania lub krótką wypowiedź. Dziękuję bardzo. Tak podsumowując dosyć koncyliacyjnie też, pan trochę nawiązywał do demokracji partycypacyjnej już. W sumie też tematem dzisiejszego spotkania jest to, jak ta demokracja bezpośrednia powinna mogła wyglądać po polsku, więc nawiązując do demokracji bezpośredniej, która jest nazywana czy oddolną, to jest z kolei też odpowiedź na jakieś inne pana pytanie czy wątek, który pan poruszył, że tutaj kluczowe wydaje się, nawet właściwie jest, budowanie tych struktur oddolnie. Chciałabym w tym miejscu połączyć wątek demokracji partycypacyjnej oraz na przykład sąsiedztwa, ponieważ na polskim gruncie te aktywności lokalne, sąsiedzkie, one mają niesamowity potencjał faktycznie. Także myślę, że gdzieś w tym kierunku to by się mogło rozwijać. Nie wiemy, jaki będzie miała forma ta demokracja bezpośrednia w Polsce, jaki ona przyjmie charakter, ale wydaje mi się, że gdzieś coś w tym może być. Także aktywizm lokalny, tutaj pan to podnosił, ja się z tym w pełni zgadzam. Natomiast tutaj na pana wypowiedź mam refleksję tego typu, że jednak musimy oddolnie, praca u podstaw organiczna. No i te aktywności sąsiedzkie bym chciała polecić, tak jak najbardziej. Także w sumie tylko tyle. Dziękuję. Super. Bardzo dziękuję pani za zwrócenie uwagi właśnie na ten element, że
żeby móc faktycznie gdzieś wypośrodkować, prawda, to zaangażowanie. Okej. Okay. Przejdziemy jeszcze do ostatniego zagadnienia związanego z cyfryzacją. O tym tutaj też właśnie Pan zwrócił uwagę, także mogą to być naciski polityczne, prawda? Czy w ramach struktur, powiedzmy, kontynentalnych, w ramach których funkcjonujemy, czy w ramach świata globalnego, czy korporacje finansowe albo niefinansowe, które działają. Mogą być naciski rozmaite, jeśli chodzi o tę kwestię, ale jedno jest na pewno pewne i o tym też Pan Profesor wspomniał w wypowiedzi, że jakby też obserwuje Polskę przez takie okienko, prawda, wirtualne, prawda, przez ten świat cyfrowy. Natomiast zaryzykowałbym takie twierdzenie, że większość z nas i większość osób chodzących po Polsce, nie wyściupiając nosa poza swoją bańkę informacyjną, w której funkcjonują, tak naprawdę też przecież obserwuje tylko przez tego swojego smartfona w różnych miejscach obserwowanego, tak? Albo gdzieś tam przez komputer, kiedy w pracy jest akurat chwila odpoczynku, albo gdzie indziej. Czyli wbrew pozorom, tak naprawdę może Pan Profesor być znacznie lepiej poinformowany, jeśli Pan Profesor wie, gdzie szukać, a zakładam, że tak, niż bardzo wiele osób, które funkcjonują tutaj, prawda, na bieżąco. I to jest taki problem, z którym mamy do czynienia. I właśnie do tego chciałbym nawiązać, to znaczy cyfryzacji, też tych wpływów, ale pośrednich i bezpośrednich, tak, bo algorytmy mediów społecznościowych też nas przefiltrowywują w rozmaity sposób i żyjemy w swego rodzaju plemionach, jeśli możemy to tak określić. I to ma ogromny wpływ. I właśnie tutaj jest pytanie, czy właśnie usługi e-administracji, o tym też gdzieś już była mowa, mediów społecznościowych, jaki one mają wpływ na demokrację w ogóle, a jaki mogłyby mieć negatywny lub pozytywny, albo inaczej, nawet nie lub, negatywny albo pozytywny wpływ na demokrację, po taką już bezpośrednią, którą chcielibyśmy realizować. Tutaj dziękuję za pytanie. Słusznie Pan zauważył, że ten wirtualny świat jest bardzo ważny, ale on nie jest właściwie odpowiednikiem naszego realnego świata. To jest wiadomo, ja tutaj niczego nowego nie mówię. Przykład, biorąc pod uwagę ilość lajków, jakie otrzymałem pod informacją o tym spotkaniu teraz, dzisiejszym, to właściwie cały ten budynek tutaj był za mały, żeby pomieścić tych wszystkich ludzi, którzy postawili tego lajka. To jest tak na początek. Kwestia cyfryzacji, no cóż, myśmy mówili dzisiaj kilka razy na temat progu procentowego, jeśli chodzi o referendum. Ja jestem zwolennikiem, nie tylko ja, referendum bezprogowego i wiążącego. Według mnie każdy próg procentowy jest zaprzeczeniem demokracji. Oczywiście można się z tym kłócić, można polemizować, jakby doszło do sytuacji, gdybyśmy już byli tak blisko tej demokracji bezpośredniej, to można by dyskutować o progu procentowym. Niemniej jednak rzeczywista, ta czysta demokracja powinna opierać się na referendum wiążącym i bezprogowym. I tutaj wracam do tej cyfryzacji. Taka cyfryzacja by umożliwiła właściwie zlikwidowanie tego progu bez jakichkolwiek obiekcji, dlatego że można byłoby więcej ludzi ściągać do referendum, przede wszystkim młodych ludzi, zainteresowanych ludzi, to byłoby o wiele łatwiejsze. I tutaj mamy przykład Estonii, bardzo dobry przykład Estonii, która jest mistrzem świata, jeśli chodzi o cyfryzację, która rozpoczęła ten proces w 2001 roku, a w 2005 już doszło do pierwszych wyborów, jeśli chodzi o wyborów elektronicznych. Wiemy, że stają się coraz bardziej modne takie słowa jak e, znaczy mówię po polsku, czy i, jak mówimy po polsku? E-party, e-parlament, e-government i tak dalej. Mówię po polsku, resztę mówię po angielsku. Bez sensu. Niemniej jednak, i dochodzimy do e-demokracji i democracy. I to jest dobre, to jest ciekawe. Niemniej jednak już mówiłem w czasie mojego wykładu, że to jest właściwie środek do celu, prawda? Bo czy podniesienie ręki, czy pójście do urny, czy głosowanie listowne, to wychodzi na to samo. Tylko że to głosowanie, myślę teraz o głosowaniu elektronicznym, by ułatwiło sprawę i nie można by się może albo w mniejszym stopniu obawiać o ten próg.
procentowy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest kwestia bezpieczeństwa, bo to się zawsze pojawia. Bezpieczeństwo. Tutaj są różne argumenty. Z jednej strony mówimy, że kupujemy buty, sukienki i biustonosze w Zalando i czy w innych internetowych firmach, jesteśmy pewni naszego konta, płacimy rachunki online i tak dalej, tego się nie obawiamy, a z drugiej strony jest obawa o to, że o nasze dane, o nasze informacje i o przede wszystkim zhakerowanie wyborów. I to właściwie nie jest bezpodstawne. Niemniej jednak jeszcze raz wracam do Estonii, która udowodniła, że to funkcjonuje. Ale ciekawe jest też, jak to wyglądało i wygląda nadal w Szwajcarii. Może krótko parę słów na ten temat, jeśli mogę. W Szwajcarii ta idea już jest dość stara i to przed 10 laty te zaawansowane były testy w kilku kantonach, szczególnie w kantonie Genewa. I to funkcjonowało do momentu, jak chciano to wprowadzić w 2017 roku poprzez pocztę szwajcarską do głosowań ogólnokrajowych. Ale w tym celu zaproszono 2000 hakerów z różnych państw do sprawdzenia, czy ten system, który został już rozwinięty, czy on jest stabilny. Ci hakerzy rozmontowali ten system w ciągu paru sekund. I dlatego się wycofano z tego projektu i ten projekt w tej chwili został znowu wylansowany, zainicjowany w 2021 roku i w ostatnich wyborach, które były w ostatni weekend w Szwajcarii, mieliśmy również wybory parlamentarne, tylko one przeszły spokojnie, ale to jest inna sprawa, spokojniej niż w Polsce. I w tych ostatnich wyborach również trzy kantony, to jest odpowiednik polskich województw mniej więcej, trzy kantony, przeprowadziły kolejną próbę głosowania elektronicznego i to zafunkcjonowało. Także to jest przyszłość i to na pewno wejdzie w życie. I tak jak mówię, mobilizacja powinna być przez wyborców większa, bo to jest łatwiejsze i to jest i to idzie z duchem czasu. Niemniej jednak, każdy i tak musi wiedzieć, na co głosuje, po co i dlaczego. Dziękuję. Tak, jeżeli chodzi o moje uwagi, to ja bym się skupił, tutaj pan profesor w zasadzie powiedział większość, czym ja bym się mógł podzielić. Natomiast z punktu widzenia konstytucyjnego znowu, to jednak kwestia zabezpieczenia tego głosu z punktu widzenia tajności głosowania. To jest fundamentalna rzecz, która musi być. I póki my nie będziemy mieć, ja nie wiem, czy w Estonii to się udało, ale póki nie mamy systemu, który gwarantuje nam całkowitą anonimizację głosu, to konstytucyjnie to w ogóle nie jest do przejścia, można powiedzieć, tak? To jakiekolwiek argumenty, które by służyły, że to będzie większa frekwencja, muszą ustąpić przed tym argumentem, że wyborca ma prawo do całkowitego zaufania do tego systemu, że nikt nigdy się nie dowie, na kogo on zagłosował. I to gwarantuje mu konstytucja i to jest w ogóle niezaprzeczalne, niedyskutowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to się tak czasami pojawia w literaturze konstytucyjnej, nie wiem, co państwo o tym sądzą, ale to wykorzystywanie tych mechanizmów elektronicznego głosowania niektórzy krytykują, że to może doprowadzić do takiej banalizacji tego aktu wyborczego. Tak, to znaczy, że ktoś sobie weźmie telefon, zagłosował w wyborach, tak? Minęło 5 sekund, już jest po wyborach. Samo to w sobie, można powiedzieć, no nie jest jeszcze jakimś argumentem decydującym, no bo obywatel równie dobrze może pójść w sposób banalny do lokalu wyborczego, załóżmy nie trzeźwy, tak, no porównując jakieś takie sytuacje, tak? Równie niepoważny sposób potraktować ten akt wyborczy, który jest w lokalu wyborczym, w siedzibie komisji obwodowej. Natomiast jest jednak pewne takie założenie, że on wymaga pewnego zastanowienia chociaż, tak? Ktoś idzie, to się zdecydował na te wybory, wie, że chce zagłosować, wie już prawdopodobnie na kogo, albo przynajmniej na którą listę ewentualnie sobie wybierze losowo konkretnego kandydata. Natomiast gdybym miał głosować właśnie smartfonem czy coś, tak, na przykład wstając od śniadania i tak dalej, że to mogłoby prowadzić do jakichś takich zbyt pochopnych decyzji, nieprzemyślanych, tak, ktoś sobie się zastanawia, ja głosuję pewnie na tych i tak sobie wybrał, tak zagłosował i zamknięte. Niektórzy wskazują takie zagrożenie. Pytanie, jak się państwo na to zapatrują. Natomiast mówię, z punktu widzenia konstytucyjnego, przede wszystkim tajność głosowania
I ewentualnie kwestia prawidłowego zliczenia głosów, tak? To znaczy takiego skonstruowania tego systemu, żeby się nagle nie okazało, że on gdzieś tam coś źle policzył i nikt tego nie sprawdzi, tak? Bo nie ma tych komisji, które są po drodze, które dodają to i weryfikują, czy to jest. Więc być może to technicznie jest do zrobienia, ale mówię, z punktu widzenia konstytucyjnego trzeba te problemy rozwiązać, tak? Nie można ich zignorować. One są tutaj fundamentalne, zwłaszcza ta tajność głosowania. Bardzo dziękuję. Może to się... Jest. Nie, bo tam się wyczytuło. Wygasło. A propos technologii, Szanowni Państwo, zbliżamy się już nieuchronnie niestety, no z przykrością to też stwierdzam, ale do końca naszego spotkania bardzo wartościowego, jeśli chodzi o naszych panelistów. O dyskusję z Państwa strony bardzo gorącą, za to też jestem ogromnie wdzięczny, bo tak wiele tematów, tak wiele trudności, które się pojawiły są, to jest bardzo wartościowe, żeby o tym dyskutować i zastanawiać się, jak można właśnie w sposób bezpośredni mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Pojawił się ten element właśnie populizmu też na początku i tą klamrą populizmu myślę, że warto też byłoby powoli zamknąć nasze spotkanie. To znaczy, że właśnie demokracja bezpośrednia w sposób mądry, rozsądny, zorganizowana przy edukacji, przy wpływie takim racjonalistycznym, prawda, i przy mądrym wykorzystaniu technologii może być taką swego rodzaju też odtrutką na elementy populistyczne, nie? Które gdzieś tam w debacie się pojawiają. Natomiast zanim Państwu podziękuję, chciałbym oddać głos jeszcze panu Jurkowi. Ja może bez mikrofonu. Tak? Ja chcę podziękować i profesorowi, i panu kuratorowi za to, że wymieniali moje imię. Proszę Państwa, być może uda się pogodzić wodę z ogniem. Tak samo Paweł Nogal, to co ja rozumiem, miał na myśli tą sytuację. Wszyscy mierzymy wysoko, co zmienić w Sejmie, co zmienić gdzieś tam chętnie. A żeby demokracja zaczęła działać oddolnie, no po prostu trzeba tą broszurę, którą właśnie fundacja wydała, Potrafisz Polsko, żeby ona żyła swoim życiem, proszę Państwa, bo tak jak tu się spotykamy w liczbie, nie wiem, 30-40 osób, pójdziemy sobie gdzieś tam precz, będziemy przy kawie w domu gadać, a to trzeba ten kaganek oświaty wprowadzić do szkół. Nasz projekt Stowarzyszenia Vitalis jest taki, żeby w szkołach pobudzić, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć w tej chwili, bo to jest robocza wersja, szkolne kluby dyskusyjne o demokracji, żeby uczniowie przyszli do domu z babcią, z ciocią, z wujkiem, z kolegą pogadali, żeby zajmowali się na tym, co na podwórku dookoła szkoły się dzieje i później jak się okaże, że jest nas iluś tam i to jak Paweł Nowak mówił, że ja chcę nauczyć się grać w siatkówkę nie z telewizji, nie tam od trenera, tylko po prostu tą piłkę uderzać, kopać i tak dalej. Mamy projekt, który mam nadzieję tutaj pan kurator zaakceptuje, żeby do szkół na terenie Dolnego Śląska poszła oferta, jak to zrobić. Natomiast technicznie to jest też odpowiedź na pytanie wielu z Państwa. Profesor Matyja może raz w miesiącu przyjechać do Polski, jak rozumiem, ale my możemy co dwa tygodnie robić spotkania, nie tak jak tutaj, tylko tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy na 350 osób we Wrocławiu i na dużym ekranie pan profesor powie i odpowie na pytania. Natomiast chodzi o to, żeby był żywy kontakt. Proszę Państwa, nie zastąpi się żadną cyfryzacją spotkania z żywym człowiekiem. Na dodatek czego, znaczy na dowód czego trzeba powiedzieć, Hamas zaatakował skutecznie Izrael. Dlaczego? Bo przez 3 miesiące te chłopaki nie korzystały z cyfryzacji, nie zostali namierzeni wywiadem elektronicznym. Ja mówiłem tobie do ucha, ty jemu do ucha i byli nie do wykrycia. Czyli można powiedzieć, ta sytuacja wymaga podobnych działań. My chcemy, żeby ta broszura, która już być powinna dzisiaj, tutaj, żeby Państwo wszyscy ją dostali, ale skoro nie ma, no trudno. Chodzi o to, żebyśmy sobie przekazywali ten kaganek oświaty z rąk do rąk, z ust do ust, bo jeśli my potrafimy przekonać krąg najbliższych, to zacznie działać i wtedy ci na górze będą musieli powiedzieć, sorry, macie rację. Dlaczego w tej chwili Izrael nie atakuje Hamasu? Dlatego, że Amerykanie poczuli presję opinii publicznej świata i boją się, że się rozmienią na drobne. Czyli opinia publiczna, czyli jeśli nauczymy nasze dzieci, no ja mam 4 dorosłych synów, pojechali za granicę, ale ciągle mam nadzieję, że ta młodzież chłonna będzie chciała nie tylko zobaczyć broszurę, ale zastosować właśnie tą demokrację, że na wycieczkę pojechać, jedziemy czy nie jedziemy, prawda? I teraz, proszę Państwa, jak się rozejdziemy stąd, każdy ma swój pomysł, jak to zrobić. Ja nie wiem, Mirku, czy mogę zaproponować, żeby osoby, które chciałyby ten projekt, który my tu prześlemy do pana kuratora, zgłaszały się do ciebie, bo ty masz dużą oglądalność na Facebooku,
i wtedy ty będziesz miał orientację, jak duże zainteresowanie jest tematem, oczywiście. A później do roboty się weźmiemy, no, krótko mówiąc, cyfryzacja swoją drogą, broszury swoją drogą, ale to trzeba przekonywać się nawzajem, żeby to chciało działać. Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Myślę, że te słowa mogą być trafną konkluzją, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz ogromne brawa. Profesor Mirosław Matyja. I pan doktor Mateusz Radejewski. I oczywiście ogromne brawa jeszcze raz dla Państwa za udział. Bardzo gorący w naszej dyskusji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Teraz idziemy na świat.